Dożynki to wydarzenie poświęcone przede wszystkim rolnikom. Impreza ta odbywa się zawsze po zakończeniu żniw i jest formą podziękowania za udane zbiory. Oczywiście nie mogło zabraknąć tego również w Ciężkowicach. 21 sierpnia, punktualnie o godzinie 14, rozpoczęła się msza święta w sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego, której przewodniczył ksiądz dziekan Jan Zając. Witam wszystkich obecnych z wieńcami żniwnymi, pięknymi. Pan Bóg w każdym czasie pragnie nam błogosławić, bo jest Ojcem Miłosierdzia. Kiedy dzisiaj dziękujemy Mu za zebrane plony ziemi, to nasze serca wypełnia radość wobec Stwórcy, dzięki któremu nie brakuje nam codziennego chleba. Korowody dożynkowe przeszły do amfiteatru letniego, gdzie odbyła się prezentacja wykonanych wieńców. Imprezę poprowadził radny Rady Miejskiej Tomasz Tabaszewski, a w rolę starostów wcielili się rolnicy z Bruśnika, Beata i Tadeusz Koszyk. Wręczyli burmistrzowi gminy Ciężkowice symboliczny bochen chleba, upieczony z tegorocznych zbiorów, otwierając tym samym imprezę. Chcieliśmy podziękować za to wyróżnienie właśnie. No bo to jednak jest wyróżnienie, że my zostaliśmy starostami. No i co, chciałem jeszcze życzyć rolnikom błogosławieństwa Bożego, no i miłej zabawy. Tak o rolnictwie mówić, to trzeba to rolnictwo podzielić na takie mało obszarowe, jak w naszych regionach, no i wielkoobszarowe, produkcyjne, produkujące na kraj i za granicę. No, w naszych tutaj okolicach no, z tych gospodarstw nie bardzo da się wyżyć, eksportując czy wytwarzając coś takiego, co znajdzie na rynku, będzie to na rynku większej skali. Więc no, trzeba szanować tych wszystkich, którzy jeszcze chcą pracować na tych małych gospodarstwach. Oni coś dla siebie wyprodukują i nadmiar ewentualnie sprzedadzą. Trzeba taką politykę wprowadzić w kraju, aby produkcja z małych gospodarstw również mogła być wprowadzona na rynek. Podczas tradycyjnej części dożynkowej przedstawiciele kół gospodyń wiejskich z 14 miejscowości z gminy Ciężkowice wręczyli uwite wieńce dożynkowe wybranym gospodarzom, przedsiębiorcom, radnym oraz przedstawicielom samorządu gminnego i wojewódzkiego. Piękna impreza, ale przede wszystkim pięknie przygotowana. Widać niesamowite zaangażowanie mieszkańców poprzez przygotowanie przepięknych, tradycyjnych wieńców dożynkowych, ale również to piękne, że wokół tych wieńców właśnie są ludzie młodzi, przebrani w stroje regionalne. To jest piękne, że w tych dzisiejszych czasach, gdzie ta kultura popularna bardzo mocno zalewa nasze życie takie społeczne, że w tych dzisiejszych czasach tak mocno wpisana jest właśnie ta kultura, tożsamość, wartości wynikające właśnie z tego historycznego zamieszkiwania tych terenów w nasze serca, że tak wiele ludzi z takim wielkim pietyzmem podchodzi właśnie do kwestii dożynek jako wydarzeń kulturalnych. Mam wrażenie, że jakby coraz więcej jest akceptacji i takiego oczekiwania wśród ludzi na to, aby ta forma świętowania była coraz bardziej i coraz lepiej eksponowana. Był taki okres, pamiętam, kiedy troszkę się wstydzono tego, że się jest ze wsi, że słucha się muzyki ludowej. Teraz następuje taki odwrót. No, pewno duży wpływ na to mają media, które jednak powróciły do tej tradycji.
i w tym momencie coraz więcej osób jakby oswaja się i uważa, że to, co tutaj jest, ma dużą wartość, bo taka forma zabawy, taka forma eksponowania lokalnej tradycji jest tym, z czego wyrośli. To są korzenie, które przez pokolenia były kultywowane i powrót do tego oznacza pewną ciągłość, ciągłość pokoleniową, ciągłość kulturową, ciągłość ideową. Dożynki to wielkie wydarzenie, to jest olbrzymi trud rolniczy. Ja wiem, co to znaczy praca na roli, chociaż zawodowo nie zajmuję się tym obecnie, ale był czas, kiedy rodzice i dziadkowie posiadali gospodarstwo i na własnej skórze dowiedziałem się, czym jest taki rolniczy trud, ta mozolna praca. Także wszystkim rolnikom składam gratulacje, szczęśliwego zakończenia żniw. No i życzę, żeby te płody rolne, to wszystko, co oni wyprodukowali, mogli wreszcie sprzedać po naprawdę dobrej kwocie, w dobrych pieniążkach, które pozwolą im na przetrwanie i rozwijanie swoich gospodarstw. W naszym terenie praca rolnika jest wyjątkowo trudna ze względu na ukształtowanie i klasyfikację gleby, jaką mamy. Sprzęt, owszem, jest na pewno lepszy, jest nowoczesny, niemniej jednak ta praca jest bardzo, bardzo ciężka i należy naprawdę wielkie słowa uznania i szacunku dla tych, którzy podejmują się tego trudu i utrzymują te gospodarstwa na takim poziomie. Żyjemy w takich czasach bardzo nowoczesnych, można powiedzieć w dobie internetu wszechobecnego i młodzież trzeba podziwiać to, że dzisiaj angażuje się w takie utrzymanie tej pięknej tradycji, ale myślę, że ta tradycja jest tak głęboko zakorzeniona w naszych tutaj terenach, że te wiry czasu nie zakłócą tego i dalej będzie utrzymywana. Najważniejszą sprawą to jest oczywiście świętowanie rolników, dożynki tradycyjnie corocznie odbywane, ale przy tej okazji oczywiście trzeba poszerzyć atrakcyjność tej imprezy, więc oprócz tych naszych tradycyjnych odgrywek, występu kapel ludowych, no dzisiaj można powiedzieć, że z najwyższej półki zaprosiliśmy zespół, jest to zespół Pectus.